Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Moi drodzy, witajcie w kolejnym wydaniu Śniadania po polsku w studio Lidia Konar. Miło mi dzisiaj gościć w studio znakomitych muzyków, zarazem pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego, z oddziału cieszyńskiego. Mam tutaj przed sobą panią wiolonczelistkę, panią profesor Urszulę Mizię. Dzień dobry. Serdecznie witam państwa. Bardzo nam miło tutaj spędzać czas od wczoraj. Miło nam również być dzisiaj w tym radiu. Pozdrawiamy serdecznie. Mam również przed sobą wirtuoza organów pana profesora Tomasza Orłowa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Również bardzo miło jest gościć tutaj państwa. Miło dlatego, że jesteśmy już tutaj po raz trzeci właściwie i szykują się wspaniałe koncerty. I jeszcze mam przed sobą panią profesor Magdalenę Szyndler, etnograf i skrzypaczkę. Tak, miło mi bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Etnomuzykolog można by było powiedzieć. Jeszcze myślę, że będę miała okazję o tym mówić. Bardzo się cieszymy, że możemy być tutaj kolejny raz. Bardzo miło wspominam poprzedni pobyt, więc myślę, że ten również będzie taki. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zacznę od banalnego pytania. Jak wam minęła podróż? W końcu przybyliście tu z samego południa Polski. Myślę, że tutaj podróż była znakomita, jak zawsze. Troszeczkę tutaj problemy mieliśmy z wiolonczelą, ale to są takie, że tak powiem, problemy gabarytowe. Czasami się zdarzają. Myślę, że tutaj pani profesor Ula Mizia może o tym opowiedzieć, jeśli będzie trochę więcej czasu, ale to jest wpisane w tę podróż, w tę przygodę i myślę, że dotarliśmy szczęśliwie na miejsce. Już jesteśmy po pierwszych spotkaniach. Wczoraj mieliśmy przepiękny dzień, taki krajoznawczy, ale szczególnie był dla nas ważny, bo mogliśmy spotkać się tutaj ze społecznością Aberdeen. Wspólne tutaj mieliśmy wspólną kolację, ale też wspólne muzykowanie. Przynajmniej dla mnie to był taki miły czas. Muszę przyznać, że troszeczkę wiem o tym spotkaniu, ponieważ prezes Polish Association Mateusz Łagoda uchylił mi rąbka, co tam się działo. To było spotkanie z harcerzami, prawda? Tak, tutaj rzeczywiście wieczorem miałam okazję spotkać się z młodymi ludźmi, wspaniałymi, naprawdę, wspaniała młodzież. No, pozwoliłam sobie im troszeczkę przybliżyć kulturę ludową właśnie Śląska Cieszyńskiego i nie tylko Śląska Cieszyńskiego, Polski. Troszeczkę pośpiewaliśmy, pomuzykowaliśmy. Myślę, że tutaj o kolędowaniu dzieci się troszeczkę dowiedziały. Była też lekcja na temat tego, czym się różni folklor od folku, prawda? Tak, tutaj te takie problemy terminologiczne zawsze są takie newralgiczne, bym powiedziała. I myślę, że to była dobra lekcja, żeby tutaj dzieciom przybliżyć ten temat, właściwie młodzieży, bo tutaj mogą się oburzyć, ale myślę, że tutaj miałam okazję, żeby wyjaśnić pewne sprawy i przybliżyć im tematykę. Z panią profesor Magdaleną i z panem profesorem Tomaszem już miałam przyjemność przeprowadzić rozmowę w trochę innych okolicznościach. Z kolei panią profesor Urszulę spotykam po raz pierwszy i do pani skieruję to pytanie. Występowała pani w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, w Aberdeen jeszcze nie. Ja tak z ciekawości zapytam, gdzie dokładnie na wyspach pani grała te koncerty? Znaczy, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to od 2 lat mam okazję brać udział w takim projekcie Kulturalne Pomosty i tutaj priorytetem jakby tego projektu jest właśnie Zjednoczone Królestwo. I mieliśmy okazję wykonać w ubiegłym roku 40 prawie koncertów w Londynie i okolicach. No proszę. Londynu, w wielu miejscowościach, ale nie będę ich wymieniać, powiem szczerze. Zabrakłoby audycji. Tak, szkoda tutaj się. W każdym razie tak to wyglądało, a w tym roku właśnie też podobnie mieliśmy z kolei 10 koncertów, głównie w Londynie, ale też w Luton. I głównie oczywiście skierowane do tej polskiej społeczności, ale nie tylko. Oczywiście też miewamy kontakty z muzykami z wysp. Natomiast faktycznie Aberdeen jest moją pierwszą, bardzo, bardzo zresztą fajną i pierwszą taką wizytą, także bardzo nam miło, bardzo mi miło tutaj być. Mi również miło was gościć. Jakie kierunki można studiować w waszym instytucie? No, my tutaj reprezentujemy przede wszystkim Uniwersytet Śląski w Katowicach. No, jest to oddział cieszyński. Dzisiaj, no, możemy powiedzieć, że jesteśmy po takiej zmianie, no, Nie wchodząc może w szczegóły, ustawa się zmieniła, związana ze szkolnictwem wyższym. Aktualnie w Cieszynie mamy jeden wydział. Mhm. Jest to Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji. I my reprezentujemy instytut. Instytut dzisiaj nazywa się Instytutem Sztuk Muzycznych. I mamy, ogólnie mówiąc, edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. W tym poziomie pierwszego stopnia i drugiego stopnia mamy różne specjalizacje, na przykład rytmikę w edukacji dziecka, zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej, czy też technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych. Mamy też taką tutaj nowość, to jest muzyka popularna, produkcja i wykonawstwo. To są studia drugiego stopnia. Myślę, że tutaj każdy może sobie znaleźć coś dla siebie i jeżeli młodzi ludzie chcą pomuzykować, popracować z dziećmi, nauczyć się nowych technologii, nowych brzmień, nie tylko w muzyce klasycznej, ale właśnie w tej popularnej, czy w tej rozrywkowej, to myślę, że każdy sobie tutaj znajdzie miejsce. Mam to szczęście, że wszyscy tutaj w studio jesteście pedagogami, tak? Jak to wygląda z waszej strony? Czy lubicie waszą pracę? Praca pedagoga jest pracą inspirującą. Zawsze myślę, że każdy, kto ma do czynienia z młodymi ludźmi i to biorąc pod uwagę najmłodszych, czyli dzieci i młodzież, która odkrywa w sobie i rozwija talent muzyczny. Praca pedagoga, nauczyciela muzyki w jakimkolwiek zakresie, czy to jest nauczyciel, który uczy na instrumencie wybranym, czy jeśli chodzi o muzykę wokalną, czy chóralną, czy zespołową. Praca nauczyciela jest inspirująca, myślę, również samego nauczyciela. My tu jesteśmy wszyscy wykonawcami, jesteśmy muzykami koncertującymi i każdy, myślę, że mógłby powiedzieć, że pedagogika ma wielki wpływ na naszą indywidualną twórczość. My w pewnym sensie wciąż doskonalimy również swój warsztat poprzez działania pedagogiczne. Czyli właściwie niejako uczymy się i weryfikujemy swoją wiedzę, swoje umiejętności i to, jak to dążenie do lepszego wykonania, do kreacji. Przez kontakt z młodzieżą ono jest po prostu bardzo inspirujące. Jeśli chodzi o mnie, jestem w instytucie zaangażowany w różnym sensie. Prowadzę zajęcia z organów, prowadzę zajęcia grupowe z instrumentów klawiszowych, które w pewnym sensie dotykają problemu improwizacji, czyli tworzenia muzyki na klawiaturze bez udziału nut. Tworzymy, jesteśmy kompozytorami i wykonawcami jednocześnie. Studenci są przygotowani w bardzo różnym stopniu, ale myślę, że to jest taka chyba jedna z najwłaściwszych dróg uczenia się muzyki, gdzie pomijamy literaturę w pewnym sensie celowo po to, żeby do muzyki dochodzić w sposób naturalny, żeby poznawać ją poprzez bezpośredni kontakt z instrumentem, odkrywać ją i w tym sensie po prostu edukować się muzycznie. I jak to działa? Jakie są wyniki? No, wyniki są zaskakujące, bo to jest w pewnym sensie odkrywanie takiej nieznanej przestrzeni. Studenci poznają muzykę nie poprzez wybitnych kompozytorów, poprzez ich dzieła, ale poprzez kontakt z własną sztuką, która jest, powiedzmy, coraz lepsza, prawda? Zaczynamy od rzeczy bardzo prostych, ale potem nagle okazuje się, że studenci są w stanie na przykład wydobyć z instrumentu brzmienia, które ich samych zaskakują i w oparciu o które tworzą swoją muzykę. Taki indywidualny stosunek do swojej sztuki jest bardzo ważny. Oni odkrywają, że mogą po prostu być kompozytorami, że mogą tworzyć, nie tylko odtwarzać dzieła, tylko po prostu być twórczy. Myślę, że każdy człowiek ma w sobie tę chęć tworzenia i takie rozwijanie talentu, tu w tym sensie, w tym przypadku muzycznego, ale myślę, że to gdzieś w człowieku jest mocno zakorzenione, ta chęć tworzenia. My jesteśmy po prostu, to jest element człowieczeństwa. Natomiast tu jeśli chodzi o takie zajęcia grupowe, to jest jeszcze też uzasadniony i sens duży widzę w tym, że my się po prostu słuchamy nawzajem, czyli jedna osoba gra, druga, czy tam grupa studentów słucha, w pewnym sensie też oswaja się, uczy takiej śmiałości wykonawczej. Indywidualne zajęcia są w pewnym sensie wskazane oczywiście, ale myślę, że grupowe zajęcia mają tą zaletę, że ośmielają też młodych wykonawców do tego, żeby prezentować śmiało swoje pomysły przed kolegami. Dziękuję bardzo. Teraz może oddajmy głos pani profesor Urszuli. Tak, ja też jestem osobą, która w wielu wymiarach jakby funkcjonuje jako pedagog w Instytucie Sztuk Muzycznych, oprócz oczywiście mojego wiodącego instrumentu wiolonczeli i tej przyjemności, jaką mam w edukacji na tym instrumencie tutaj moich kilku studentów, bowiem wiolonczela, trzeba powiedzieć, nie jest tak popularnym i łatwym instrumentem, więc tutaj tych studentów jest kilku zaledwie. Natomiast miewam również zajęcia z 16 studentami w grupie projektu interdyscyplinarnego i to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, bowiem dzisiaj w przestrzeni takiej kultury funkcjonuje bardzo wiele różnego rodzaju programów, projektów i pozyskiwanie tych zewnętrznych środków jest w ogóle jedną z podstawowych kwestii działania kultury. Ona niestety nie jest w 100% finansowana, trzeba się starać i pozyskiwać środki zewnętrzne. Więc ja mam okazję tutaj ze studentami analizować oczywiście te możliwości, jakie są, żeby oni jako ci działający w kulturze w przyszłości interesowali się tym, żeby wiedzieli, jakie są programy, jak to przebiega, a jednocześnie sami uczymy się, oni też muszą sami wymyśleć jakiś projekt i od samego początku do końca go zrealizować, bowiem pisanie projektów polega na tym, że musimy przecież mieć jakiś cel, prawda, realizacji tego projektu, tak więc my się tego uczymy, następnie realizujemy cały projekt od początku do końca i finałem tych naszych zajęć jest publiczna prezentacja łącznie z rejestracją tego projektu. Studenci sami opracowują utwory, sami opracowują kwestie multimedialne, opracowują nawet kwestie graficzne dotyczące tego projektu. Tak więc to są bardzo, muszę powiedzieć, ciekawe rzeczy, tym bardziej, że każdy student z tej grupy 16 osób musi coś wnieść do projektu. I efekty są naprawdę świetne. Czyli w pewnym sensie przygotowują dla siebie koncert, tak? Tak, ale o jakimś określonym temacie, dla określonego odbiorcy. To, co w projektach musi być, że tam jest bardzo ściśle określone wszystko, łącznie z tym, jaki temat będzie dokładnie, kto będzie odbiorcą, to jest... No i oczywiście, jakie cele spełni. Bardzo często to są projekty edukacyjne. Pięknie. Pani profesor Magdalena. Ja tutaj, można powiedzieć, jestem takim strażnikiem tradycji. Jako etnomuzykolog i badacz kultury ludowej, szczególnie muzyki ludowej i jeszcze z naciskiem na właśnie miejsce, w którym znajduje się nasz oddział cieszyński, muszę powiedzieć, że ja właśnie staram się przekazać studentom jako teoretyk, bo ja właściwie muszę powiedzieć, że no, nie mogę się nazywać artystą, muzykiem, bo jestem teoretykiem, jestem etnomuzykologiem, a gram, no mam również wykształcenie instrumentalne, ale gram właśnie muzykę ludową. I tutaj uczę się, muszę powiedzieć, bardzo wiele od moich studentów, autochtonów często. Tak jak wspomniałam, miejsce do tego zobligowuje. Jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim. Tutaj mamy w południowej części Beskid Śląski, czyli można powiedzieć takie miejsce, kolebkę tutaj tej kultury pasterskiej, beskidzkiej. I stamtąd też pochodzą moi studenci, oczywiście nie wszyscy, ale właśnie z Beskidu Śląskiego, również z sąsiadującego Beskidu Żywieckiego. I 2 lata temu miałam okazję tutaj być u Państwa z zespołem Folkuś, właśnie złożonym ze studentów naszego tutaj, wtedy jeszcze 2 wydziałów cieszyńskich, dzisiaj byśmy powiedzieli 1 wydziału, z zespołu złożonego właśnie ze studentów, również autochtonów, gdzie wykonywaliśmy muzykę taką tradycyjną, autentyczną. I ja dzisiaj, tak jak wspomniałam, wiele uczę się od moich studentów. To jest na zasadzie słuchania, uczenia się repertuaru właśnie tego beskidzkiego, nie tylko, karpackiego mogę powiedzieć. I ja również staram się w jakiś sposób tę tradycję przekazywać moim studentom. Oczywiście prowadzę zajęcia teoretyczne, czyli jakby z całej teorii etnomuzykologii, historii, teorii w ogóle związanej z muzyką ludową, z kulturą ludową, z przekazem, z instrumentami, z pieśniami, z całymi tymi zależnościami, analizą też, do tego służy mi teoria muzyki, analizą pieśni, porównywaniem różnych wariantów, ale też całego kontekstu, dlaczego są warianty, skąd one pochodzą. jakby co jest wyznacznikiem, że one się różnią od siebie, czy też są zbieżne w niektórych kwestiach muzycznych oczywiście. Mhm. I tutaj, będąc w Aberdeen, staram się właśnie przekazywać, na przykład dzisiaj mamy spotkanie w szkole polonijnej dla dzieci właśnie polskich. Ice Candy School. Mhm, dokładnie. I tutaj będziemy mieli takie zajęcia. Z tego co wiem, będą to młodsze dzieci, małe dzieci, właściwie 5-6-letnie, ale ja specjalnie wzięłam ze sobą właśnie strój górali śląskich, czyli pochodzący z Beskidu Śląskiego. Będę im ten strój demonstrowała. Będę tutaj grała i śpiewała właśnie melodie pochodzące z Beskidów przy udziale tutaj pani profesor doktor habilitowanej Urszuli Mizi i pana profesora doktora habilitowanego Tomasza Orłowa. Będą mnie tutaj dzisiaj wspierać, będą w takiej szczególnej, trochę innej roli, prawda, tej takiej ludowej. I zobaczymy, jak to tutaj będzie przyjęte. Mam nadzieję, że dzieciom będzie się podobało, bo myślę, że to będzie dla nich takie ciekawe spotkanie z ludowością. Wypłynęliśmy trochę na głębokie wody, ale ja chciałam was od samego początku zapytać o te instrumenty, bo każdy z was gra na innym instrumencie. Czy te instrumenty były taką miłością od pierwszego usłyszenia, gdy byliście dziećmi? Już nie mogę sięgnąć pamięcią tak głęboko, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie już, coraz trudniej nam sięgnąć, ale jeśli chodzi o mnie, moja przygoda z organami była dosyć wczesną przygodą. Mój pierwszy nauczyciel, który uczył mnie na fortepianie, bo wiemy, że w edukację na organach dzieci zaczynają na fortepianie, na organach można ją dopiero kontynuować w szkole średniej i to jest, myślę, taka prawidłowa droga, żeby zapoznać się z jedną klawiaturą, a potem tych klawiatur dodawać w przyszłości coraz więcej, aż w końcu można zasiąść ostatecznie do organów, które mają na przykład 5 klawiatur i jeszcze klawiaturę nożną i dopiero wtedy opanować taką skomplikowaną maszynerię. Natomiast jeśli chodzi o początki, moje początki były, przygoda z organami była dosyć naturalną przygodą, dlatego że mój nauczyciel fortepianu był organistą w sanktuarium i jego gra, ja uczęszczałem na przeświętę tam właśnie do tego kościoła, jego gra towarzyszyła mi od samego początku, kiedy mogłem już po prostu wsłuchiwać się w muzykę, czyli byłem na tyle duży, że po prostu tą muzykę gdzieś po raz pierwszy usłyszałem. Jako małe dziecko siedziałem na ławce organowej, to jest taka ława tam, gdzie organista siedzi i obsługuje manuały. Ja chciałem być bliżej mojego mistrza, więc siadałem podczas mszy świętej na ławce, wpatrywałem się w to, jak on obsługuje ten instrument, jak gra, wsłuchiwałem się w brzmienie organów i to brzmienie było dla mnie, wsłuchiwanie się w to brzmienie było fascynującą przygodą, w tym sensie, że ja brzmienie organów poznawałem stopniowo, a przykładem najlepszej gry na organach był właśnie akompaniament liturgiczny mojego profesora. Muszę powiedzieć, że to była szczególna gra. Ja z perspektywy teraz już takiej wieloletniej, jeśli jak sięgam pamięcią, jeśli potrafię sobie przypomnieć w szczegółach to, w jaki sposób on grał na mszy świętej, to muszę powiedzieć, że on grał wybitnie. To był pan profesor Świstak, jeśli mogę tutaj użyć świętej pamięci już, pan profesor był dyrygentem, był również osobą, która należała do grona takich kreatywnych osób. To był student na roku z Krzysztofem Pendereckim na przykład. Chociażby był zaangażowany jako dyrygent w prowadzenie krakowskiej orkiestry. Studia kończył u pana profesora Malanowskiego i był bardzo kreatywny. Również improwizował. I tutaj zaczęła się przygoda z improwizacją. Ja wsłuchiwałem się w jego improwizację na mszach. Potem oczywiście szkoła średnia, ale jeśli chodzi o instrument, o odkrywanie brzmienia i taką fascynację, to największa fascynacja tak naprawdę rozpoczęła się na studiach katowickich, kiedy studiowałem u pana profesora Juliana Gębelskiego w takiej bardzo elitarnej klasie, a tutaj już sama osoba pana profesora Gębelskiego, kojarzona w naszym kraju ze sztuką improwizacji. To była największa fascynacja i dla mnie, myślę, taki początek działań, które teraz kontynuuję, bo już od wielu lat moja gra na organach związana jest z improwizowaniem, czyli ze tworzeniem spontanicznym muzyki. Natomiast organy, jeśli chodzi o ich brzmienie, postrzegam jako instrument, który trudno w ogóle tutaj można byłoby pokrótce opisywać, bo to jest cała historia muzyki właściwie, różnorodny stylistycznie, jeśli chodzi o brzmienia. Każdy instrument, każde organy są inne, przestrzeń, w której się znajdujemy, jest również wyjątkowa i jest to instrument, na którym można tak naprawdę wszystko grać. Jest określany królem instrumentów. Myślę, że całkiem słusznie. Nikt tego nie kwestionuje. A jak było z waszymi instrumentami? No więc Tomku, ja powiem, że najstarsza wiolonczela, która znajduje się w Muzeum South Dakota w Stanach Zjednoczonych, no właśnie nazywa się King. Ale zgadzam się, tutaj absolutnie organy są ze względu na swoją skomplikowaność niezwykłym zupełnie instrumentem. Kosmosem, powiedziałabym, muzycznym. Natomiast no, ja Państwa zaproszę do takiego bardziej lirycznego fragmentu muzykowania, który jest związany z instrumentem bardzo bliskim głosowi ludzkiemu, dlatego też ma po prostu inne jakby zadanie, bardziej liryczne. No cóż, wiolonczela to taki instrument, który może jest mniej rozpowszechniony, faktycznie kształcenie na nim również jest może nie tak rozpowszechnione w szkołach. Zawsze zobaczcie Państwo na ilości instrumentalistów kształconych, tych wiolonczelistów jest zawsze mniej. Natomiast no, muszę powiedzieć, że ja jakby tutaj nie popisałam się na egzaminie wstępnym do szkoły muzycznej, zresztą egzaminował mnie pan profesor Drost, nasz wieloletni pracownik Instytutu, już świętej pamięci. I profesor Drost razem zresztą z nieżyjącym twórcą muzyki do filmu Tadeuszem Kocybą, to twórca muzyki do filmu Bolek i Lolek, a więc kultowe. To byli moi egzaminatorzy właśnie. Stwierdzili, że ja mam dużą rękę i ja się nadaję na wiolonczelę, więc to był ten klucz, a wiolonczela, powiem szczerze, jak miałam 6 lat, wydawała mi się harfą. Tak więc zaczęło się od dużego nieporozumienia i tej wiolonczeli nie dostałam od razu, ponieważ profesor Drost musiał zamówić wiolonczelę. Ja byłam eksperymentem muzycznym. U nas wcześniej tradycje były takie, że zaczynało się grać od 4-5 klasy, kiedy właśnie dzieci już miały większą rękę. Natomiast profesor Drost doszedł do wniosku, że należy zamówić 1/4 instrumentu. To w tych czasach w ogóle były eksperymenty, prawda? U nas w Polsce przynajmniej. No i z Nowego Targu po jakichś 2 miesiącach przyszedł instrument, futerale i okazało się, że to nie była harfa. Oj. Ale muszę powiedzieć, że profesor Drost, ponieważ takie osoby, takie rzadkie instrumenty też się wtedy, prawda, hołubi. Od samego początku zapraszał mnie do swoich zespołów różnego rodzaju i my wyjeżdżaliśmy koncertować i to były koncerty, przepraszam, to były jeszcze czasy takich różnych, koncertowaliśmy w różnych domach partii, w różnych miejscach, prawda, młodzież pięknie ubrana na czarno-biało grała. Profesor Drost nas bardzo tutaj często zabierał w różne sobie znajome miejsca. Kończyło się to już z kopączkiem najczęściej, bo to była taka tradycja, że młodzież dostaje w nagrodę pączka, ale naprawdę to było świetne, ponieważ to było życie muzyczne już, a nie tylko szkolna ława i nie tylko granie ćwiczeń i egzaminów. Także ja myślę, że tym różnego rodzaju inicjatywom profesora Drozda, który od samego początku jakoś zwrócił na mnie uwagę, też sporo zawdzięczam. Zresztą ja potem, jako już dorosła osoba, bardzo chętnie grałam w jego orkiestrze salonowej, bo on miał taki właśnie zmysł organizowania ciągle czegoś, zapączka. No i odwzajemniałam mu się różnego rodzaju właśnie takimi przysługami. Wiolonczela jest w ogóle wyjątkowym instrumentem, ale powiem szczerze, ja tego nie wiedziałam od samego początku. Także zapraszam Państwa na koncert, może usłyszycie i zafascynuje Was to brzmienie, które jest absolutnie niepowtarzalne. Na pewno. Pani profesor Magdalena? No ja tutaj, no tak jak wspomniałam, ja jestem teoretykiem, ale to, co mi przyszło do głowy tak spontanicznie przed chwilą, to jest właśnie takie pytanie, tutaj Lidio zadałaś, no czym są organy, czy jakby, czy Tomek mógłby powiedzieć coś więcej o organach, czym one są dla niego? I nagle jest taka chwila refleksji, że on już jest na takim etapie, że mógłby naprawdę o tym mówić godzinami i to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę. To jest na tej zasadzie, jak ja się łapię, że jeżeli mam prowadzić jakiś wykład, czy prowadzę wykład dla różnej publiczności, bo też ostatnio byłam zaangażowana w różne działania dla uniwersytetów trzeciego wieku, więc ta, prawda, publiczność jest nieco starsza, dojrzalsza i pytam, na początku stawiam pytanie, czy wiedzą, czym jest folklor i czym jest folklor? I ja ostatnio właśnie zreflektowałam się, że to jest takie właśnie pytanie rzeka. Ja zajmując się tą tematyką prawie od 20 lat, stwierdzam, że im więcej się tym zajmuję, tym mniej wiem, tak? To jest takie, to znaczy, no to jest taka przenośnia, że wydaje mi się, że cały czas są jeszcze jakieś obszary, których nie zgłębiłam i to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie, choć wydaje się, że ono jest banalne, no czym jest folklor, no tym i tym, nieprawda, to jest rzeczywiście trudne pytanie, bo wiem jakby, znam te meandry i jakby... No jest to rzeczywiście trudne, tak jak podejrzewam, że dla Tomka, który jest, chciałam to podkreślić, jeszcze konstruuje, prawda? Powiedz Tomku bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. To jest trudne pytanie, na które, bardzo trudno odpowiedzieć jest krótko, bo temat jest bardzo szeroki, a jeśli chodzi o instrument, o organy piszczałkowe, to tutaj mamy do czynienia ze zmianami stylistycznymi na przestrzeni stuleci i unikatowością właściwie każdego egzemplarza, bo dwóch jednakowych organów zbudowanych nie ma. Nawet jeśli powstałyby bliźniacze instrumenty, to one będą inaczej brzmieć, chociażby ze względu na to, że będą prawdopodobnie w różnych wnętrzach zainstalowane. Ja mogę o organach powiedzieć jeszcze troszeczkę więcej pod kątem ich budowy, konstrukcji, ale to są takie specjalistyczne, myślę, organ mistrzowskie, tutaj terminy, nie będziemy wchodzić w tą terminologię. Niemniej jednak fakt, że zajmuje się również organami od strony ochrony zabytku, od strony konserwacji, szczególnie na Śląsku, i prowadzę taką pracownię konserwatorską już od przeszło 20 lat, współpracując z osobami, które również kochają organy i są o te instrumenty nasze śląskie bardzo zatroskani. Mogę powiedzieć, że taki udany projekt konserwatorski, który czasami trwa 1,5 roku nawet, to jest szczególne przeżycie. To jest historia, która, zresztą podobna była moja praca habilitacyjna, która związana była z właściwie wskrzeszeniem organów, które pozostawały ponad 100 lat nieczynne, wyłączone z użytku i które na przykład po 100 latach rozbrzmiewają brzmieniem takim z czasów pierwszego właśnie ich powstania, czyli powróciliśmy do pierwotnego brzmienia instrumentu, który milczał przez przeszło 100 lat. I takie przeżycie związane z takim żmudnym procesem konserwatorskim, najpierw tą drogą taką teoretyczną, analizami i potem pracą w pracowni, instalacją, zakończone na przykład nagraniami literatury z okresu, w którym powstał, to są przeżycia niepowtarzalne. Ja pamiętam sesję nagraniową, kiedy nagrywałem literaturę końca XVI, początku XVII wieku na organach takich wczesnobarakowych właśnie w kościele Świętej Doroty w Szczynicy, kościele, który powstał w 1558 roku. I ta sesja nocna, kontakt z literaturą, to jest teleportacja człowieka, jego umysłu do czasów, w których ludzie myśleli inaczej, którzy wykazywali się inną zupełnie wrażliwością i to naprawdę jest fascynująca przygoda. I stąd organy, każde jedne, kontakt z każdym instrumentem jest przeżyciem niepowtarzalnym. Tu jeśli chodzi o Aberdeen, grałem na kilku instrumentach. Będę grać podczas tego pobytu na instrumencie, który jest w kaplicy. To jest unikatowy instrument. Mogę o nim powiedzieć wiele dobrego, dlatego że budowniczowie, którzy mieli taki zamysł zbudowania organów właściwie współczesnych, bo to jest instrument, nie jest historycznym instrumentem, ale nawiązuje mocno do historii, jest on zbudowany w stylu tak zwanego francuskiego baroku. Jego brzmienie jest właśnie nakreślone to jest taki profil utrzymany bardzo konsekwentnie. Wynika on z konstrukcji piszczałek, wynika on z budowy samego instrumentu i z doboru tak zwanych głosów organowych. Niezwykle inspirujący instrument, który jeszcze jest w tak zwanym nierównomiernym stroju, nierównomiernie temperowanym, czyli całość brzmienia nawiązuje bardzo mocno do stylu francuskiego baroku. Więc tutaj mamy taki przykład instrumentu, ale na przykład 2 dni temu grałem w Warszawie na takim koncercie wraz z zespołem Kamerata Silesia, na koncercie moniuszkowskim i grałem na organach, które są instrumentem XIX-wiecznym i których charakterystyka brzmienia jest zupełnie inna. I również od strony mechanicznej, od strony konstrukcji, instrument działa zupełnie inaczej, gra się na nim zupełnie inaczej i stąd wymaga się od organistów takiej elastyczności, żeby dopasowywać się, szybko zaadoptować i wykorzystać walory każdego instrumentu, w każdym przypadku. To chyba jest trudne, prawda? Z reguły chyba muzyk przyzwyczaja się do jednego instrumentu i potem chyba jest trudno przestawić się na inny. Ja myślę, że organiści od samego początku uczą się takiej właśnie umiejętności szybkiego adaptowania. Przyjeżdżamy na koncert, mamy na przykład godzinę albo dwie, musimy poznać instrument pod kątem możliwości brzmieniowych, a potem po prostu grać. Pianista oczywiście, no, porównuje do pianistów, dlatego że to jest też również instrument klawiszowy. Pianista też może powiedzieć, że każdy instrument, każdy fortepian jest inny, ale myślę, że nie w takim stopniu inny, jak w przypadku organów, bo my możemy mieć na przykład inny zasięg klawiatur, możemy mieć ilość manuałów inną, możemy mieć zupełnie inne brzmienia i możemy mieć zupełnie odmienny odsłuch dźwięku, chociażby ze względu na architekturę samego szafy organowej i prospektu, który w przestrzeni kościoła czy w sali koncertowej może być w bardzo różnorodny sposób właśnie skonstruowany. I to są te parametry, które decydują właśnie o zmienności, że my się musimy szybko adaptować, szybko i dobrze po prostu na tym instrumencie poczuć. A w przypadku improwizacji jest to jeszcze trudniejsze, dlatego że każdy instrument inspiruje inaczej. I tutaj jest no, to jest kwestia odsłuchu, precyzji, działania, również strojenia samego instrumentu. Wiemy, że organy tak naprawdę do końca nigdy nie perfekcyjnie nie stroją i tutaj to samo brzmienie w takim globalnym znaczeniu ma duże znaczenie. Słuchajcie, zostało nam 5 minut. Mam bardzo szybkie pytanie o właśnie te koncerty. Zagracie 3 koncerty. Dzisiaj wieczorem o godzinie 19 w MacRobert Building odbędzie się wasz pierwszy koncert. Wystąpicie w duecie profesor Tomasz Fortepian, profesor Urszula Wyłączela. W programie macie utwory moniuszkowskie, ale nie tylko. Światową premierę będą miały utwór pana profesora Popury, czyli ogólnie mówiąc taki bigos, tak? Na temat popularnych pieśni Moniuszki oraz 2 utwory Łukasza Wosia. Skąd ten kompozytor reprezentowany tak daleko i nie przez siebie? Mam głównie pytanie właśnie o utwory pana Łukasza Wosia. Znaczy, zacznijmy może jednak chronologicznie od Moniuszki. W tym roku w Polsce obchodzimy rok moniuszkowski ze względu na to, że 5 maja 1819 roku urodził się w Ubielu i Stanisław Moniuszko był kompozytorem, który był równie genialny i niezwykle szanowany w swoim czasie przez Polaków. Trzeba przyznać, że jego twórczość, przede wszystkim 300 niemalże pieśni w języku polskim w czasie, kiedy tej Polski nie było na mapie Europy, była niezwykle znacząca i związana z taką tęsknotą do odzyskania tej niepodległości. Stąd też ja myślę, że ten Moniuszko dzisiaj po latach pokazywany jest godny uwagi. Również ze względu na inwencję melodyczną. To jest po prostu kompozytor, którego troszeczkę zapomnieliśmy, a który jest kompozytorem o niezwykłych melodiach, klimatach i serdecznie zapraszamy Państwa, przyjdźcie, posłuchajcie. On chciał trafić pod strzechy, także nie jest to muzyka nieprzystępna, wręcz przeciwnie, jest to muzyka po prostu bardzo polska, związana z polskością, ale jednocześnie taka naprawdę genialna. Dlaczego Łukasz Woś? Tutaj trzeba powiedzieć, że to jest kompozytor, który przez szereg lat właśnie grał muzykę Moniuszki jako pianista, który między innymi przygotowywał wokalistów i brał udział właśnie w premierach Strasznego Dworu. Po latach on, na przykład w ubiegłym roku była premiera jego utworu Fantazja na temat Strasznego Dworu, którą wykonywała zresztą nasza koleżanka Anna Kijanowska tutaj w Londynie w St Martin in the Fields. I on w ogóle kocha Moniuszkę. Natomiast no, nie napisał inspirowanego Moniuszką utworu na wiolonczele, natomiast napisał dla mnie 2 utwory. Jeden z nich to jest właśnie ten romans Adur, drugi to jest Elegia. To są utwory właśnie napisane, dedykowane mi, napisane na wiolonczele i fortepian. Stąd ja, ze względu na to, że on tak kochał tego Moniuszkę, pozwoliłam sobie do tego Moniuszki Łukasza Wosia dołączyć. Ale jest to też niezwykły melodysta, człowiek obdarzony taką inwencją harmoniczną, taką wyobraźnią muzyczną, że myślę, że naprawdę tutaj razem z tym Moniuszką się będzie świetnie komponował i będzie nam taką klamrę jakby spinającą tych naszych wybitnych melodystów tworzył. Także tutaj absolutnie Łukasz Woś jest godny uwagi. Co do potpuri, To jest nasz pomysł wspólny z Tomaszem. Otóż Moniuszko był niezwykle znany w Europie. Jego transponowali na wiolonczele najlepsi wiolonczeliści rosyjscy, czescy i tak dalej. Ja sobie pozwoliłam takie fragmenty muzyczne właśnie wiolonczelowe zaproponować Tomkowi i on je obejmie swoją inwencją melodyczną i stąd potpourri. To jest tak zwany bigos, czyli po prostu wrzucamy różne melodie Moniuszki i kolega je będzie też tutaj pięknie swoją inwencją melodyczną dopowiadał. To jest taki dialog przeszłości z teraźniejszością i tak będziemy sobie dialogować dzisiaj. Także to jest ten koncert. Natomiast Tomeczku, ty powiedz jeszcze, w niedzielę będzie zestawienie tradycji i folkloru razem z naszym koncertem. Tam będzie element moniuszkowski, improwizacje Tomka i właśnie tutaj fragment. I taki element na pewno ludowy, tak. I improwizacje do tego. Także zapraszamy w niedzielę do Newton Dee. Pani profesor też wygłosi słowo o Moniuszce, tak? Tak, będę coś mówić na temat Moniuszki, żeby przybliżyć tutaj. No i w poniedziałek recital Tomasza. I w poniedziałek do kaplicy zapraszam na recital improwizowany w całości. To już taka trochę moja specjalizacja. To będą już wszystkie pańskie autorskie dzieła, prawda? Tak, tak, tak. On będzie w całości improwizowany. Ten pobyt, tegoroczny pobyt w Aberdeen i mój koncert w kaplicy jest troszeczkę inny, bo mówiłem, że to są organy z francuskiego baroku. Rok temu grałem w koncert, który był utrzymany w całości w stylistyce baroku, a w tym roku postanowiłem troszeczkę ten instrument inaczej postrzegać i będzie dużo stylu romantycznego i nawiązanie do muzyki fortepianowej, tej takiej przełomu XIX-XX wieku właśnie w wersji organowej symfonicznej. I tym miłym akcentem musimy już się pożegnać. Kogo chcielibyście jeszcze pozdrowić na koniec? Komu podziękować? Ten nasz tutaj pobyt nie byłby możliwy, gdyby nie niezwykle prężnie działający Polish Association i jej prezes, Mateusz, który jesteśmy Łagoda. Mu ogromnie wdzięczni, bo jego praca, zaangażowanie to jest, no trudno to opisać w słowach. Mateuszu, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Jesteś wielki. A towarzyszą nam też osoby, które zupełnie swoją życzliwością nas ujęły i pomagają nam tutaj, wożą nas, pokazują nam różne atrakcje Aberdeen i okolic. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiam Michała Rogańskiego, panią Klaudię Pasterczyk i Kasię Ćwiklińską. Bardzo serdecznie dziękujemy bezinteresownie, naprawdę tutaj tą naszą, również ten nasz pobyt swoimi osobami ubogacają. No jesteśmy pod dużym wrażeniem. Lidia, droga Lidia Konar tutaj jest naprawdę no, nie do przecenienia jest tutaj jej rola. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie, prawda? Jest to dla nas zaszczyt i jesteśmy wdzięczni i cieszymy się, że możemy się tu zaprezentować. Tak, bo my tutaj z kolei reprezentujemy Uniwersytet Śląski. Mamy możliwość tutaj oczywiście też mówienia o tych naszych działaniach w Polsce, tak więc umiędzynarodowiamy nasz pobyt. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za przybycie do studia i oczywiście życzę Wam udanych koncertów i też, żeby publiczność jak najbardziej Was bardzo ciepło przyjęła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy. Słuchacie Śniadanie po polsku.